Cześć, witajcie w kolejnym odcinku raportu o stanie korporacji. Dzisiaj, jeśli chodzi o miniony tydzień, jakichś specjalnych, spektakularnych sukcesów nie było. Owszem, gdzieś tam po drodze spadły jakieś stacje kosmiczne, jednak było ich zdecydowanie mniej niż ostatnio i od tamtej pory tak naprawdę dużo się nie działo. Nawet dzisiaj i wczoraj był relatywny spokój i z planów szeroko zakrojonych na poszukiwanie właśnie celów do zestrzelenia jakoś w sumie nic nie wyszło. Nie do końca mam pojęcie dlaczego, się nikomu nic nie chciało albo coś. No i po prostu jakoś tak wyszło. My żeśmy aktywnie niczego nie szukali i niczego nie znaleźliśmy. No, tam były jakieś pojedyncze stacje znalezione i wykryte, że są low power i czekają na kogoś, kto chętnie będzie je chciał zaatakować, ale koniec końców, tak jak mówię, do niczego nie doszło. Również jeśli chodzi o ten tydzień, wbrew pozorom, oprócz normalnych aktywności PvP, że ktoś tam wyleciał, kogoś zestrzelili, Karimiri spadł w interceptorze, ha, shit happens, akcja się zdarza, no ale strasznie głupi sposób, no trochę failowaty sposób, komunikacja siadła i o ile normalnie nie miałbym z tym problemu, no to w konsekwencji siadłem za frajer, bo gościa, na którego żeśmy polowali, i tak się nie udało złapać. Więc w ramach bicia się w piersi i pokuty za całe zajście, które oczywiście nie powinno mieć miejsca, bo jesteśmy wszyscy tutaj profesjonalistami, postanowiliśmy, że w tym tygodniu będziemy kopać asteroidy, bo akurat jakoś tak wyszło, że się w naszym warholu pojawił pasek z asteroidami. I tak, między innymi do tego nawiązuje tutaj dzisiejszy podkład wideo do kopania przy pomocy mining barge'ów. Oczywiście przedstawiony materiał wideo nie pochodzi z wormhola, tylko z jakiegoś tam hajseka. I osobiście również uważam, że mógłby być zrobiony bardziej profesjonalnie, ale na razie tak na szybko tyle wystarczy, bo to raptem taki trochę mały odskok w bok, bo tak w momencie, kiedy nie latam po dziurze i czegoś nie robię akurat w tej dziurze. No, w każdym razie wszyscy kopali, byli zadowoleni statkami, barkami i wszystko by było w porządku, gdyby nie to, że się nam otworzyły niespodziewane wormhole po sąsiedzku z gośćmi, którzy w pierwszej chwili chcieli nam przylecieć, zepsuć zabawę, ale w konsekwencji okazało się, że niestety nas jest troszkę więcej i nasza szybka reakcja ich bardzo zaskoczyła i odstraszyła od dalszych prób psucia po prostu zabawy w kopaniu. A skoro przy kopaniu mowa, cała sytuacja właśnie z szeroko zakrojonym mining opem sprawiła, że zacząłem się zastanawiać, a może rzucić trochę pieniędzy, wydać trochę pieniędzy z corporate walleta i zakupić rafinerię, zakotwiczyć ją na orbicie księżyca i zacząć wydobywać jakieś księżycowe materiały. Aczkolwiek to na razie jeszcze nie jest nic pewnego, ciągle się zastanawiam, a że jest to jeszcze w bardzo dużych powijakach, no to ani się nie zapytałem naszych gospodarzy, czy nam na coś takiego pozwolą, ani nawet nie zaczęliśmy sprawdzać, co na którym księżycu można znaleźć. A tym samym nawet nie jesteśmy w 100% pewni, czy się ekonomicznie taki manewr tak naprawdę opłaci. Więc tutaj sytuacja jest rozwojowa. Prawdopodobnie w związku z nią będziemy jakieś jeszcze newsy przedstawiali w kolejnych raportach. Z dodatkowych informacji również, jako że w życiu wormhole potrafi być mniej lub bardziej ekscytujące, w momencie kiedy się komuś ludzi, albo jeżeli ktoś coś przyćmał i jest ostro naspeedowany, wtedy pojawiają się takie oto kwiatki. Ta mapa, połączeń między wormholami, jest podobno właśnie dziełem członków naszej korporacji w większości i powstała ona w reakcji na otwarcie się połączenia z wormholem, w którym mieści się kampus IF University. A że tamtego dnia to był chyba właśnie najbardziej aktywny wormhole w całej okolicy, który podejmuje się różnych bijatyk ze swoimi sąsiadami, więc no, taka mapa jakimś cudem powstała i powiem wam, tak, to jest ogromny porąbany chain i w ogóle, że się komuś chciało, to szacun, też chce jarać to co wy. Jednak
jednak mimo wszystko nie był to koniec historii, bo jeszcze tego samego dnia, dosłownie parę godzin później, kiedy cała ta mapa została wyczyszczona, kiedy połączenia zostały zamknięte na siłę, żeby się nie musieć bujać i użerać z jakimiś nieproszonymi gośćmi, otworzyło się kolejne połączenie do kampusu Eve University, tym razem już bezpośrednio z naszym wormholem. Co wywołało niewielką graniczną potyczkę, która zakończyła się w tamtym momencie z tego, co kojarzę, remisem. Z pozostałych informacji z tego, co się działo, do Wormhola przybyły kolejne nowe zainteresowane osoby, chcące spróbować swoich sił właśnie w Wormhole Space, chcące się nauczyć, jak tu się lata i co tu się tak właściwie robi. Natomiast dla wszystkich pozostałych osób, którzy mieszkają aktualnie w korporacji poza Hejsego, niestety mam strasznie złe wiadomości, mianowicie zostały nam zadeklarowane dwie wojny. Pierwsza wojna, którą otrzymaliśmy, to była wojna trochę o terytorium, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, i ogólnie miała ona związek z wojnami górniczymi, bo górnicy w Hejseku bardzo nie lubią, jak ktoś przylatuje na ich, w cudzysłowie, pasek i im zaczyna wykopywać minerały, bądź lód, bądź cokolwiek, i wtedy na przykład wypowiadają wojnę takiej korporacji, żeby tych górników tam przegonić. No i właśnie taką jedną deklarację wojny żeśmy dostali. Oczywiście wszyscy członkowie tamtej korporacji oczywiście natychmiast swoją korporację opuścili i kopią, będąc w korporacji NPC-kowej, a jako że jest to hajsek, to jedyny sposób na nich to jest ich przylecieć i gankować przy użyciu katalistów. Niestety używają bardzo, bardzo pancernych statków, na których nie będzie wcale tak łatwo. I głównie dlatego nam się po prostu tego nie chce, a i też wojna nie ma tak naprawdę najmniejszego znaczenia ani dla nas, ani dla nich. Po prostu jeżeli ktoś chce kopać, to niech sobie też wyjdzie z korpa i powodzenia, niech oni go próbują gankować również na tej samej zasadzie. Natomiast w międzyczasie jeszcze okazało się, to znaczy to w sumie informacja znienacka, ale nasz odwieczny wróg, Public Enemy, przestał istnieć. Czytaj, ogłosili, że kończą działalność, już nie będą grifować w Hejseku, i się zawideli. Wszystkie korpy i członkowie opuścili ten sojusz i to by w sumie tłumaczyło, dlaczego od prawie miesiąca nie mieliśmy z ich strony wojny. Po prostu czekali, aż im wszystkie aktywne wojny wygasną i nie brali nowych, no bo po co, skoro kończą działalność, tak? Niestety w konsekwencji, jako że IF Online nie lubi próżni, i terytorium po Public Enemy, czyli ogólnie GT, Forge'a i całą okolicę, przyległe regiony, przejęli, a przynajmniej wygląda na to, że przejmą członkowie Marmite Collective, czyli innej griferskiej grupy, która działa dokładnie na takiej samej zasadzie, że wypowiadali wojny każdemu, kogo zobaczyli, i sobie latają po Hejseku i się cieszą, że mogą strzelać do kogo im się podoba, kto im się nawinie pod rękę. No niestety w porównaniu z publikami ich jest troszkę więcej i najwyraźniej będzie ich troszkę trudniej uniknąć, ponieważ Marmite, z tego co ja kojarzę, siedziały do tej pory głównie przez przestrzeni chyba galentyjskiej i tam wszystkich byłych wordekowali, a teraz przylecieli do Forge'a, kliknęli sobie show info na Public Enemy, zobaczyli, komu wypowiadali wojny, i wypowiedzieli oni właśnie wojnę właściwie wszystkim na liście, którym do tej pory jeszcze wojny nie wypowiedzieli. I w ten oto sposób również od dzisiaj mamy wojnę z Marmite Collective, która się skończy za tydzień. Więc przypominam członkom Sześcianej Geometrii, żeby nie latali po hajseku bez sensu, nie dali się zestrzelić w dzicie albo na pasku przez kogokolwiek z Marmite'ów, bo im więcej razy spadniecie, tym częściej ta wojna będzie. A i tak prawdopodobnie będzie ona właściwie raz na dwa tygodnie, czyli co tydzień będzie nam wypowiadana. Więc jeżeli chcecie mieć z tym święty spokój, zapraszamy do Wormhola, bądź po prostu polecam opuścić tymczasowo korporację i mieć wywalone na wszystkie hejsekowe wojny. Wtedy będziecie się musieli tylko i wyłącznie obawiać ewentualnych gankerów, ale to nawet jak nie macie wojny, to też się ich musicie obawiać, więc w sobie wam ryba. Z kolejnych informacji bardziej radosnych, mój monitor wrócił po 24 godzinach serwisu, już działa. Również głośną akcją w tym tygodniu związaną z wormholami, nie do końca związaną z nami akurat, ale jak najbardziej, jeżeli tylko zostałby podany sygnał, byśmy wsiedli w statki i polecieli do walki bez mrugnięcia okiem, oczywiście wcześniej przesiadając się w jajka, których nam nie będzie żal stracić, była informacja, że jest w trakcie, bądź rozpoczęła się i jest akurat przeprowadzona operacja na jeden
na jeden wormhole, na inny wormhole zamieszkiwany również przez graczy, przez jedną z większych figur w community wormhole'owym i oni się tam strasznie bronią przeważającym siłą wroga, w skład których między innymi wchodzili inni hajsekowi gryferzy, tacy jak Pirate, tacy jak Vendetta, którzy lubią o sobie mówić, że są najemnikami, ale tak naprawdę to tam jakieś dziwne rzeczy wewnętrznie się tak naprawdę rozgrywają. I to by po części tłumaczyło, dlaczego teren po Public Enemy przejął Marmite, a nie Vendetta bądź Pirate, którzy, chociaż wróć, Pirate siedzi w Amarze, a Vendetta siedzi cholera wie gdzie, chyba w Midnatarach albo gdzieś tam indziej. Natomiast to by tłumaczyło, dlaczego żaden z tych dwóch korpów się nie zainteresował regionem Forge'a i dlatego Marmite'ów przywiozło. No, w sobie z drugiej strony żadnej różnicy, ale jakby się trzeba było bujać z piratem w Amarze i w Forge'u, no to mógłby być problem, a tak to zawsze można się spodziewać, że albo tu będą, albo tam ich nie będą. Że jeżeli będziemy pod jakimś urdekiem, to będziemy pod tym urdekiem tutaj, a tam już będziemy mieli święty spokój. Więc też ma to jakieś swoje zalety. Tak czy inaczej cała sytuacja się rozwijała, sytuacja nie wyglądała najlepiej dla obrońców, aż tu nagle stał się cud. Przyleciała odsierz, przyleciały posiłki. Normalnie, kurczę, jak Sobieski pod Wiedniem teraz, jak sobie o tym pomyślę. I obrońcy jako taką na razie wyszli z tego zwycięsko, czytaj, udało im się obronić ich dom przed najeźdźcami, którzy zostali odparci i częściowo nawet wyparci. I wydawałoby się, że to już koniec i będzie super, ale podejrzewam, że tu będzie jeszcze jakaś kolejna runda, być może w przyszłym tygodniu, bo teraz zarówno obrońcy, jak i najeźdźcy mają czas na przegrupowanie i wzmocnienie swoich sił. I wcale bym się nie zdziwił, gdybyś się w przyszłym tygodniu w raporcie o stanie korporacji usłyszeli, że ruszyliśmy do bitwy. Ale w tym tygodniu to już właściwie wszystko z takich większych i ważniejszych informacji dotyczących korporacji. No jeszcze raptem mamy nową wersję Overview z jednym dodatkowym presetem, jednym trochę poprawionym presetem dotyczącym directional scanu. Więc wszystkim, którzy jeszcze nie zaciągnęli sobie najnowszej wersji, to polecam sprawdzić. I myślę, że bez najmniejszego problemu widzimy się za tydzień w kolejnym raporcie o stanie korporacji. I jeszcze teraz tak sobie myślę, bo pamiętam komentarze po poprzednim odcinku raportu o stanie korporacji, że strasznie wam się te wywiady spodobały. Więc nie wiem, dajcie mi jakiś znak, czy chcielibyście jeszcze jakieś takie dziwne wywiady usłyszeć. Jak i na przykład myśl przewodnią takiego wywiadu, na jaki temat ten wywiad miałby się odbyć. O czym byście chcieli usłyszeć i być może od kogo, ale tutaj prawdopodobnie raczej na to nie będziecie mieli specjalnie, po prostu zgłosi się jakiś wyznaczony ochotnik, który będzie próbował odpowiadać na pytania. Więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym raporcie o stanie korporacji. Cześć!